Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Zidane. Świat piłkarski, życie fana futbolu, szczególnie tego zagranicznego i fana La Liga, szybko pędzi. Niedawno sezon się skończył, Atletico Madryt zostało mistrzem Hiszpanii, Real Madryt niestety tylko wicemistrzostwo zdobył. W związku z tym Zidane uznał, że zakończy swoją karierę, że przestanie być trenerem królewskich, zrezygnował. Jeśli tak spojrzymy na jego karierę, na te dwie jego przygody, kiedy był trenerem Real Madryt, ta kariera trenerska była owocna, bo Zidane zdobył 11 pucharów, wygrał 174 spotkania, 53 zremisował, 36 razy przegrywał. 263 mecze prowadził jako trener królewski. Wygrywał 3 razy Ligę Mistrzów, wygrywał także 2 razy Super Puchar Europy, wygrał 2 razy La Liga, wygrywał Super Puchar Hiszpanii, a także wygrał klubowe mistrzostwa świata. Jedynego pucharu, którego nie zdobył, to Puchar Króla, który najwięcej razy wygrywała Barcelona. Ten sezon pewnie dla kibiców królewskich był nieudany, no bo tylko gdy Real Madryt zdobywa wicemistrzostwo, odpada w półfinale Ligi Mistrzów, to można uznać, że sezon jest nieudany. Ale gdy spojrzymy na to z dłuższej perspektywy, 60 kontuzji około w przeciągu całego sezonu, to ten wynik tej stałej gwardii można uznać za bardzo dobry. No, ja żałuję, że Zidane nie będzie dalej prowadził królewskich, no ale sytuacja wyglądała tak, że Florentino Perez chciał dokonać pewnego rodzaju rewolucji, nowych transferów. Już został podpisany kontrakt z Alabą, z 28-letnim austriackim byłym zawodnikiem Bayernu Monachium, który być może Ramosa zastąpi, bo nie wiadomo, czy Hiszpan podpisze kontrakt, a młody, utalentowany Austriak dostał około 15 milionów euro za sezon, tyle ile żądał Ramos. I tak jak właśnie mówię, Zidane nie chciał dokonywać tej rewolucji, żegnać się z Marcelo, z innymi zawodnikami. Modric teraz przedłużył kontrakt, no ale Kroos wspominał o tym, że do 40 nie będzie grać. No Benzema przeżywa trzecią młodość, no ale ile jeszcze sezonów może pociągnąć? No może jeszcze 2 lata grać na wysokim poziomie, no ale Real Madryt potrzebuje zmian, wprowadzania młodych zawodników, a francuski trener jednak nie chciał w tym momencie rezygnować z tych swoich żołnierzy, z tych piłkarzy, z którymi zdobywał mistrzowskie tytuły. W związku z tym on stwierdził, że zrezygnuje na jakiś czas, odejdzie po raz drugi z Realu Madryt. Ta filozofia Florentino Pereza i Zidana rozminęła się, bo pamiętamy, gdy po raz pierwszy Zidane zrezygnował z bycia trenerem królewskim, potem jak wygrał 3 razy Ligę Mistrzów, wtedy co Cristiano Ronaldo odchodził z Realu Madryt, to sytuacja była taka, że wtedy to mistrz świata chciał dokonać rewolucji, chciał tych starszych zawodników zamienić na nowych. Wtedy to było tak, że Florentino Perez nie chciał tego dokonać, zgodził się na odejście Ronaldo i chciał wokół Bale'a budować królewskich. Jak później się okazało, no jednak Bale ciągle kontuzjowany, odejście Cristiano Ronaldo było błędem i Zidane wrócił i odbudował królewskich i zdobył kolejne trofea, mistrzostwo, a teraz właśnie była taka sytuacja, że teraz właśnie tak jak mówię, oba poglądy obu panów, czyli Pereza i Zidana, rozminęły się. Teraz to Perez chciał zmian, których wcześniej nie chciał, a Zidane jednak nie chciał tych zmian, tylko chciał dalej walczyć o kolejne trofea ze starą gwardią. Uważał, że ci piłkarze są dalej w stanie coś wygrać. No i właśnie między innymi ta niechęć spowodowała, że no Zidane nie był trenerem, no bo widzieliśmy,
niechęć byli nowi zawodnicy przychodzili, ale dostawali szans. No, Zidane nie stawiał na Luka Jowicza. Odegaard mało grał. Ceballos także, i tak można byłoby innych zawodników wymieniać. No, Marcelo, który już nie zachwycał. No, moim zdaniem nie zorientował się Brazylijczyk, że już czas upłynął, że należy odejść i zmienić się klub. No to Zidane cały czas w ważnych momentach na tego Marcelo stawiał. No i między innymi właśnie to była ta kość niezgody między Perezem a Zidanem. Jestem właśnie rozczarowany, bo bym dalej widział francuskiego trenera w roli coacha królewskich. Etap pracy Zidana podzieliłbym na dwa etapy. W tym pierwszym, kiedy został trenerem królewskich, to widzieliśmy, że pokazał, że potrafi zarządzać plejadą gwiazd, że potrafił tą drużynę scalić. No bo niewiele trzeba, gdy jesteś mistrzem świata i mistrzem Europy, wchodzisz do szatni, widzisz Cristiano Ronaldo, wystarczy kilka słów, piłkarze czują wobec takiego trenera respekt. I to za pierwszym razem działało, no ale wtedy Zidane widział, że już po tych zwycięstwach, po wygraniu Champions League 3 razy z rzędu, trzeba jednak do tej zupy, którym byli królewscy, dodać trochę szczypty soli, pieprzu, czyli po prostu dodać świeżej krwi. Wtedy Perez nie chciał tego zrobić, no Zidane, wiedząc, że już więcej nie wyciśnie z tamtej drużyny, zdecydował się odejść. Pamiętamy, królewscy wtedy nie wygrywali nic, Zidane wrócił i znów z tą stałą gwardią osiągnął, wygrywał Mistrzostwo Hiszpanii. Tylko ta druga przygoda Zidana pokazała, że Zidane jest taktykiem. Ten Real Madrid grał dobrze defensywnie. Nieraz widzieliśmy ten błysk taktyczny mistrza Europy, mistrza świata, byłego zawodnika Realu Madryt. No przecież Zidane w tym sezonie potrafił przechytrzyć Jurgena Kloppa, także potrafił Antonio Conte, czyli te największe sławy trenerskie. No niestety kontuzje i niechęć do zmian, dodawania szansy Odegaardowi i innym piłkarzom spowodowała, że Real Madryt ten sezon zakończył po raz pierwszy od 11 lat bez żadnego trofeum. Jeżeli chodzi o Zidane, jaka go czeka przyszłość? A, jeszcze Zidane zrezygnował dlatego z prowadzenia królewskich, bo pamiętacie taką sytuację, gdy opowiadałem wam jak robiłem odcinki o Lidze Mistrzów, wtedy kiedy królewscy grali w rozgrywkach grupowych. Pamiętacie, była taka sytuacja, że Real Madryt mógł nie wyjść z grupy. Wtedy, co Real Madryt przegrywał Szachtarem Donieck, rywalizował z Interem, z Borussią Mönchengladbach i ta rywalizacja cały czas trwała do końca, no i królewscy razem z Borussią Mönchengladbach awansowali do tej fazy pucharowej, bo w ostatnim spotkaniu ta stara gwardia pociągnęła Real do przodu. Francuski trener zapamiętał sobie tą krytykę, która spadała na niego od hiszpańskich dziennikarzy. No i między innymi miał też, wtedy już on podjął decyzję, że bez względu na to, czy uda mu się zdobyć jakieś trofea, zakończy tą przygodę z Realem Madryt, bo nie dostał odpowiedniego wsparcia od władzy, od Pereza. No i o to mniej więcej, między innymi Zidane miał pretensje i to też miało wpływ na to, że Zidane jednak zdecydował się zakończyć tą współpracę po tym sezonie, mimo tego, że jeszcze jego kontrakt obowiązywał do 2022 roku, ale tak z drugiej strony, tak myślę, że właśnie Perez nie byłby w stanie zwolnić Zidana, tak jak kiedyś potrafił Beniteza zwolnić, czy innych trenerów, to jednak miał słabość do Zidana i raczej francuskiego trenera nie zwolnił. No i w sumie dobrze, że Zidane drugi raz z Realu Madryt odchodzi sam, to on sam zadecydował o tym, że rozstaje się z królewskim i dalej jest drugim trenerem w historii, jeżeli chodzi o te zdobycze, o tytuły, będąc coachem Realu Madryt. Tak sobie myślę, jeżeli chodzi o Zidana, francuski trener wspominał o tym, że nie będzie robił sobie długiej przerwy takiej, jaką robił ostatnio. Gdzie poradziłby sobie Zidane? Ja myślę, że francuski trener jest idealnym trenerem
do takiego gwiazdozbioru. No, poradziłby sobie jako coach Paris Saint-Germain, tam gdzie podobno Pochettino jest na wylocie, może stracić pracę. W ostatnim czasie w Europie ledwo sezony się skończyły, w lidze niemieckiej 7 trenerów zostało zwolnionych, w tym tygodniu przecież w lidze włoskiej cały czas ta karuzela się kręci. Antonio Conte zrezygnował z bycia trenerem, Gattuso przestał być trenerem Napoli, został trenerem Fiorentiny. Allegri, teraz w tym momencie jak nagrywam program, to odcinek, to najprawdopodobniej zostanie trenerem Juventusu, zastąpi Andrea Pirlo. No, dużo się dzieje, moi drodzy. Luciano Spalletti zostaje trenerem Napoli, a wcześniej José Mourinho został trenerem Roma. No to tam trenerzy przed mistrzostwami Europy, no po prostu zmieniają się. Te rotacje są niesamowite. W związku z tym, przepraszam, zgubiłem wątek. Teraz mówiłem o tych trenerach. Zidane. Tak jak właśnie mówiłem, francuski trener, moim zdaniem, spokojnie by sobie poradził w Paris Saint-Germain, tam gdzie mamy gwiazdozbiór, Neymar, Mbappé, Di Maria, ci najważniejsi zawodnicy. On po prostu potrafiłby wejść do tej szatni i wcale mi się nie zdziwił, gdyby Zidane, będąc trenerem Paris Saint-Germain, wygrałby Ligę Mistrzów. To byłoby idealne miejsce dla francuskiego trenera, ale myślę, że tak szybko nie będzie decydował się podjąć pracy w klubie. Będzie czekał, jak zakończą się Mistrzostwa Europy, bo Zidane to jest idealny trener, moim zdaniem, aby prowadził reprezentację Francji. W pewnym okresie kończy się pewien cykl. I tak, Francuzi teraz będą walczyli o Mistrzostwo Europy. Są jednym z głównych kandydatów do zdobycia tego tytułu. Są to mistrzowie świata, wicemistrzowie Europy. Przez pewnym momencie, już po wielu latach, kończy się pewien cykl. I mi się wydaje, że jeśli na przykład Francuzi dotarliby do finału i Deschamps by znów wygrał mistrzowski tytuł, tym razem Mistrzostwo Europy, dołożyłby do Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Pamiętacie, Deschamps razem z Zidanem zdobywali Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy jako piłkarze, także obaj dwaj obecnie trenerzy, a wcześniej byli piłkarzami, grali w barwach Juventusu Turyn. Tak myślę, że mogło być tak, że Deschamps poczułby się spełniony po wygraniu Mistrzostwa Europy jako trener z Francją, mógłby zrezygnować z bycia trenerem i szukać nowych wyzwań w futbolu klubowym i Zidane mógłby go zastąpić. I według mnie właśnie były zawodnik Juventusu Turyn byłby idealnym kandydatem, żeby zastąpić swojego kolegę, czyli Deschampa. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. To są takie dwa miejsca, gdzie Zidane by sobie poradził. Jeszcze bym widział Zidana w Turynie, ale czytałem, że małżonka Zidana, gdy Zidane był zawodnikiem Juventusu Turyn, pamiętacie, jak wtedy za rekordową sumę w 2002 roku przechodził z Juventusu do Realu Madryt, małżonka francuskiego mistrza świata nie przepadała za Piemontem, a dziwi mnie to, bo sam byłem właśnie w Piemoncie na nartach, a także w Turynie miałem okazję zwiedzać piękną starówkę Turynu. Byłem w fabryce Fiata, widziałem te wszystkie samochody Formuły 1. No Turyn to jest piękne miasto, jestem w ogóle miłośnikiem Włoch, we Włoszech byłem kilkanaście razy, wiele tych miast zwiedziłem i powiem Wam, że ja mógłbym Włochy odwiedzać, podobnie jak Hiszpanię. Są to piękne miasta, jest tam ciepło. No i jestem właśnie zdziwiony, że małżonce Zidana nie podobało się w Turynie, w Piemoncie, no ale nie wiem, jakiej narodowości jest żona Zidana. No ale no, każdy człowiek jest inny, no mnie to dziwi. Ja bym w Piemoncie, w Turynie z chęcią zamieszkał. No ale no, taki jest wybór. I w związku z tym pewnie Zidane zdecyduje się na Paris Saint-Germain albo na reprezentację Francji. A kto zastąpi, moi drodzy, Zidana w Realu Madryt? Idealnym kandydatem byłby dla królewskich Antonio Conte. No już podobno tym trenerem królewskich miał zostać
miał zostać, ojejku, wyleciało mi nazwisko trenera, o którym przed chwilą mówiłem. Starość, nie radość. No, obecnie Allegri, który jednak ma wrócić do Juventusu. On już miał być, podobno był dogadany z Królewskimi, ale nagle przestał odbierać telefon i wraca do Torynu. To teraz idealnym trenerem dla Real Madryt byłby Antonio Conte, który szuka wyzwań, zdobył mistrzostwo z Interem Mediolan po 11 latach. I taki Antonio Conte, geniusz taktyczny, mógłby się w tej lidze hiszpańskiej sprawdzić, choć z drugiej strony pewnie kibice Interu Mediolan mają mu za złe. Dwa razy z tym silnym Interem Mediolan, z Lukaku, nie potrafił wyjść z rozgrywek grupowych Champions League, awansować do fazy pucharowej. No to jest taki rys na tej karierze trenerskiej byłego trenera reprezentacji Włoch. Z drugiej strony, zobaczcie, on był tym pierwszym trenerem, który zapoczątkował tą hegemonię Juventusu Turyn w Serie A. Później został zastąpiony przez Allegriego i stał się tym trenerem, który zakończył tą właśnie rządy zespołu Wojciecha Szczęsnego w lidze włoskiej. On zdobył mistrzowski tytuł z Interem Mediolan. Włoscy trenerzy sprawdzają się w lidze włoskiej, angielskiej, a także w hiszpańskiej. Pamiętacie, jak Fabio Capello, będąc trenerem Realu Madryt, potrafił nawet dwa razy wygrywać mistrzowski tytuł. Co prawda, kibice Realu Madryt pewnie nie tęsknią za byłym trenerem reprezentacji Rosji i Anglii. Fabio Capello wtedy słynął z takiej defensywnej gry. Real Madryt wygrywał po 1-0. Zdobył mistrzowski tytuł w Cuglach, wtedy Run van Nistelrooy dużo goli strzelał. Fabio Capello z Davida Beckhama zrezygnował. No ale Real Madryt to jednak jest taki klub, gdzie kibice chcą dużo goli, show. Oni nie chcą takich spotkań pragmatycznych, wygrywanych po 1-0. Nie chcą wygrywać brzydko po 1-0, chcą wygrywać pięknie, żeby tych dużo goli padało. No ale jak spojrzymy na trenerów, którzy są dostępni teraz na rynku, no Sarri jest dostępny, no właśnie Antonio Conte, no ci najlepsi trenerzy zniknęli właśnie już już nie są wolni na tym rynku, więc albo Antonio Conte, jeśli chodzi o tych utytułowanych trenerów, albo może szansę mógłby dostać Raul González, legenda Realu Madryt. Tak jak kiedyś, pamiętacie, Zidane na początku też prowadził ten Real Madryt B i potem właśnie dostał szansę, jako korzystając z tej swojej świetnej kariery zawodniczej, osiągnął z Królewskimi sukcesy. Można, tak mi się wydaje, że to jest naturalny kandydat na trenera Królewskich, Raul González, tylko pytanie jest zasadnicze, czy to jest ten moment, czy jest gotowy, żeby wejść i powtórzyć sukcesy Zidana, czy nie lepiej teraz postawić na doświadczonego trenera Antonio Conte i dać temu Raulowi jeszcze czas, żeby zdobył doświadczenie. Ja bym jednak postawił właśnie na Antonio Conte i dopiero potem na Raula. Ale ciekaw jestem, jakie rozwiązanie wybierze Florentino Perez. Dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o dzwoneczkach, lajkach, subach. Zachęcam do komentowania i zadaję Wam takie następujące pytanie. Czy według Was Zidane powinien dalej być trenerem? Czy Was rozczarowała jego decyzja? I kto według Was byłby idealnym trenerem Real Madrid? Antonio Conte, Raul, a może macie innego jeszcze kandydata trenera, który mógłby sprawić, że Królewscy znów by wygrali Champions League i odzyskaliby tytuł w La Liga? Zachęcam do komentowania. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. W najbliższym czasie, w niedzielę, dokonam analizy spotkania Ligi Mistrzów i opowiem Wam o moich odczuciach. Dziękuję serdecznie. Arrivederci. Miłej soboty. Hej!